Dzień dobry, witam na moim kanale. Jest jesień, wybieramy się na grzyby. Zobaczymy, jak miejscówki grzybowe. Chłopcy, wyciście to. Chciałem troszkę więcej powiedzieć. O tak. Wyprawa będzie w Lasy Stobrawskie, gdzie już nieraz zbieraliśmy grzyby i zawsze były ciekawe efekty. W tym roku jest susza, więc może być mało wody, mało wilgoci, a więc grzybami może być ciężko. Marek, nie idziemy tutaj na górkę? Chodź, przejdziemy tędy. Tu przejdziemy. Na końcu tej górki tam były prawdziwki zawsze. Tu są? Nie tu? Mi się wydawało, że one tu są. No, jest tak średnio sucho. Nie jest za bardzo. Po nocy, po mgiełce jest fajnie. Ale takie ścieżynki zwierzaków dzikich są. Widzisz? Taki malutki. Ciach. Podgrzybek czy nie podgrzybek? Podgrzybek. Popatrz, piękny. Jest jeszcze jeden. No. Też fajniutki. Trochę podsuszony. Kolejny. Kolejny piękny grzybek. Piękny. I co? Są prawdziwki?
Mam 6. Piękne, takie malutkie, świeżutkie. Mówię, że są fajne, takich 6 znalazłem. Jeden jest, a to chyba jest trójak. Jasne, babka. Tu jest dopiero początek tego takiego dobrego zbierania, co ostatnio było w zeszłym roku. Tu jeszcze będzie dużo, jak trochę wilgoć przyjdzie, nasiąkną i powyłażą grzyby. Tak cały czas proste ziemie. Wybieramy się po raz który na grzyby. Zmieniamy miejsce dzisiaj. Jedziemy w okolice, gdzie powinno być trochę bardziej mokro. Więc grzyby chyba wyrosły. Za chwilę będziemy przejeżdżali do szkoły. Nie zobaczymy, bo ona jest po prawej stronie. Jest to szkoła, do której chodziła znana na zawsze synkarka Edyta Górniak. Dojeżdżamy teraz do skrzyżowania. Będziemy przejeżdżali nad drogą autostradą A4. Mamy właśnie na wiarę. Kamera w tej chwili kierunek w Katowice. Zostało jeszcze tylko parę kilometrów i będziemy wiedzieli, czy jak dasz bur, to będą grzybki, a jak nie da, to nie będzie. Zaczynamy spacerek po lesie w poszukiwaniu grzybów. Warunki, pogoda piękna, nie za gorąco, słoneczko świeci. Idziemy i szukamy grzybów. Jak na razie są jakieś pieczarkowate. Jeden, tu następny, tu kolejny. Czyli warunki, wilgotność jest dobra i szansa na grzyby jest. Tu kolejne pieczarkowate. Nie znam się dokładnie na grzybach, nie wiem, co to za grzyby. Ale może być ciekawie.
Szukamy, patrzymy górą i dołem. I jak na razie grzybów prawdziwych nie ma. Trujące. Niestety. Trujaki to samo. Obskubane przez sarenki. Próbujemy się przemieścić trochę głębiej w las. Pójdziemy tutaj jednak. Pójdziemy tutaj. Za tą górką. O, tam jest góreczka. Za tą górką. Wejdziemy do lasu. Tu jest za gęsty las. Się kończy ten gęsty las. Były lata, że tu były grzyby, ale to były lata, a dzisiaj nie bardzo. A spróbujemy trochę po tych paprotkach poszabrować. Czyżby pierwszy grzybek? Nie, to kora. Purchawki jakieś, chyba to się tak nazywa. A podgrzybków nie widać. Tu coś ładnego. Idziemy w te paprotki. Ładne, ale to chyba będą trujące grzyby. Tak jest, kolorek podgrzybka, ale grzyb trujący. Zrobimy fotkę. Fotograf akcji. Słońce mamy na 12:00. To musimy zrobić zdjęcie z trzeciej. O, starczy. A może jeszcze z tej? No to wracamy. Niestety grzyby nie chcą współpracować.
Trochę zdjęć jest tylko, ale same to jest. No, może spróbujemy podsumować. Czas na podsumowanie tych dwóch wypadów na grzyby z miesiąca września. Było nieciekawie. Było sucho. Grzybów nie było za wiele. W drugim lesie w ogóle tylko same podgrzybki. Trzeba poczekać jeszcze z tydzień, dwa, trochę deszczów, trochę opadów deszczów i będzie lepiej. Na początku października, około 13, wybieram się w Karkonosze, w okolice Krynicy, na sesję fotofilmową i może na wypad na grzyby. I to byłoby na tyle.